Siemaneczko, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, ze mną oczywiście jest Lenka. I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie haul zakupowy z Temu, tym razem mój. Ja sobie zamawiałam rzeczy, ostatnio Lena zamawiała i słuchajcie, mieliśmy ten sam budżet, bo ja... Bez sensu zamówiłam. Bo ja wydałam 200 zł, ile na 200 zł i ja mam... Nie, to było skandal. Ja mam taką paczkę i tam jest dużo rzeczy, ale ona zamówiła 4. Jeśli nie widzieliście jeszcze odcinka, to was odsyłam. Ale na samym początku chciałam się przywitać, będzie subskrybować tego kanału, żeby na bieżąco. Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka i zapraszam na kanał do Leny, słucham cię. Na nowy kanał Leny. No i ogólnie to... mama mi dała kolejne 200 zł, więc będzie haul. Tak, mam nadzieję, że Lena tym razem wyda go mądrze. Ja osobiście zamawiałam teraz rzeczy sobie. Większość jest do samochodu, bo chcę sobie zrobić tak bardziej dziewczęco Betty. No ale dobra. Nie gadaj, że kupię, bo ja nie wiem co ona kupiła. Nie gadaj, że kupiła na kierownicy taki push-up. Zaraz wszyscy zobaczycie. Pierwsza rzecz, którą, jedyna rzecz, którą wyjęłam z paczki, słuchajcie, to jest etui, bo bardzo, bardzo je chciałam. A ta paczka na mnie już czekała, nie wiem, z dwa tygodnie lekko. To jest taki case i jest, moim zdaniem, jest cute. Ocena case'a? Chociaż ja już powiedziałaś. Ja go widziałam już od lata, ale mi się po prostu, ale ja bym takiego nie nosiła. Aha, a jak go wyciągnął, to powiedziałaś, czemu mi coś nie zamówiłaś? No bo wtedy był taki fajny, ale mi się, ja mam tak z wami etui i z case'ami, że jakby mi się pojawi teraz się już zgodzą i muszę mieć nowy. Dobra, ej, tu jest tak gorąco w pokoju, że zaraz... Jak gorąco? Roztopię po prostu, czuję jak mi podgór spływa. Jakby pierwsza rzecz taka... Co to jest? To są skarpetki. Są fajne. Tu mam... Fajnie, bo mamy ten sam rozmiar skarpetek. Tu mam jakiś księżyca, moje. Tu mam jakiegoś misiaczka. O. Ej, ogólnie ja mam tak, że mamy skarpetki, są dobre, więc... Nie, ale na prostu chodzi wszystkich moich ciuchach, nawet już w leginsach zaczyna chodzić. Tu mamy jakiegoś takiego kwiatuszka. Tu mamy, patrzcie, kokardkę. Tu to moje ulubione. Tu mamy gwiazdkę. O, tu mamy różyczkę i pies. To jest tulipan. Mamo! Dobra, tulipan. To jest tulipan. I tu są takie po prostu sweet skarpetki, które mi się bardzo podobały i one kosztowały, nie pamiętam ile, ale były tanie, więc stwierdziłam, że sobie biorę, a jest ich tu 7 par. Kolejna rzecz jest to... A ją też wyjęłam, ale jeszcze jej nie przymierzałam. Jest to taka spódniczka. Spodenki ma? Tak, ma spodenki. Mm. To jest taka, wiecie, jakby na tenisa. Ale ładna, ładna, taka, wiecie, takie... Nie wiem jeszcze, do czego bym ubrała, bo brałabym do jakiegoś biegu body na ramionczkach, ale nie posiadam takiego. Ale kupiłam ją z taką myślą właśnie, że jeszcze kupię do niej jakąś górę albo znajdę coś z szafy. Kupię... Ej, to do tego makijażu pasowało. Kupię... Pójście jeszcze chcecie odcinek, gdzie ja maluję mamę. Nie, to już było tyle razy, nie, nie. No i trudno, to się nie chodzi. I wiecie, mam paletki i sobie chciałam jeszcze taką białą opaskę bawełnianą kupić na włosy i sobie zrobić taką sesję, że nie, że nie wygram w tenis, bo nie gram. Dobra. Mamy paletki, więc... Kolejną rzeczą, dobra, wyjmę już coś teraz do auta. No w końcu. Patrzcie. Już widzę te kartki. To jest na pasy! To jest na pasy, patrzcie. Od dzisiaj będę zapinała pasy. O, cały czas masz zapinać pasy. Tutaj sobie wiecie, zapinamy to na pas. A będzie i mamy... to też na tyłu? Tak, i patrzcie, i mamy piękną kokardkę, która nas trzyma. Nie no, moim zdaniem to jest ultra cute. W ogóle teraz kokardki top. Nie, mi się jakoś teraz tak, ja wolę bardzo takie książyce, to jest takie... Okej, okay. Ja jestem fajną kokardek, więc... Moje auto też będzie w kokardkach i to nie jest jedna rzecz, z kokardkami. Dobra, z racji tego, że rzecz dla mnie, z kokardką są to papcie. Tak jak u mnie w polu matching. Patrzcie na te papcie. No. Fajne, ale i tak moje są najlepsze. No nie, no czy one są słodkie? Ja ogólnie mam kurczę, takie... mięką kość jest lepsze od... Powiem wam tak, ja mam ogólnie taki problem z papciami, że uwielbiam kupować sobie papcie różne z jakimiś puszkami, wzorami i mam ich trochę. Mało ma. Nie, no mam kilka par. Masz z Barbie i tyle. No nie, mam z misiaczkiem, mam z puszkiem, drugie z puszkiem, tylko nie wiem gdzie. I teraz te. Ogólnie problem mam taki, że ja jak zakładam papcie,
a potem gdzieś usiądę, nie wiem, na łóżku czy na krzesełku, to jak wstanę po coś, to już nie założę tych papci. I one potem tak się mi walają po mieszkaniu, ale potwierdzam są... Ale są piękne. Są najpiękniejszymi papciami, które mam teraz, więc może będę w nich chodzić. Kolejna rzecz jest to... Znowu coś czarnego i nie gadaj ze sobą kartka. Nie, nie ma tylko kartki, nie jest to takie aż bardzo dziewczyńskie. To jest pokrowiec na kierownicę. Podpaska? No bo patrz jak to wygląda tak. Lena się aż podpaska. No okej. Okay. Ale jak się tak... Nie no, jest to pokrowiec na kierownicę i on jest takiego koloru... A po co to? No żeby kierownica inaczej wyglądała. Boże, lepsze by było takie mięciusie, mamo! Cię nie znasz. Nie, mięciusie może by wyglądało lepiej, ale nie byłoby to... Wygodne wydaje mi się podczas jazdy, a tutaj... Wygodne. A tutaj to też takie... Nie, bo to będzie naciągnięte. Ozdobimy auto, to zobaczycie. Bo... A czemu taki kolor? No bo nie było innych kolorów. Znaczy były, ale były brzydsze od tego, więc zdecydowałam się na taki bordowy. Co nie? Zobaczysz jak Betty będzie wyglądać. Będzie fura jak marzenie. Aha, kolejną rzeczą jakby są znowu te pasy, bo zamówiłam 4. Na wszystkie. Nie na wszystkie, bo w sumie jest 5 par pasów, a zamówiłam na 4, ale to nic. Kolejną rzeczą... O nie, to będzie za długie. Co to jest? To jest też do auta, raczej już ma wszystkie rzeczy, będą do auta. Jeszcze na silnik będę miała dla siebie na pewno. Jest to... ozdoba... na klimatyzację, tam gdzie leci klimatyzacja. Tak, i będziemy mieli tam takie fioletowe. I tu w ogóle jest mój błąd, bo miały być diamancikowe. Za długie. No to będziemy, chyba będzie można obciąć pewnie. No nie wiem, będziemy sobie z tym główkować, jak pójdziemy z moją Betty na pierw linię, odkurzacz i wtedy będziemy mogli ją ozdabiać. No właśnie miałam zamówić diamancikowe, ale coś mi się pomyliło. No i są fioletowe, więc... Matching! Tylko, że patrzcie, jak mam rzeczy. Dobra, już tak nie wymęczaj. Kolejna rzecz. W ogóle teraz jak tak patrzę na te rzeczy, to uważam, że nic mi nie będzie pasować kolorystycznie do siebie. Kolejna rzecz jest to... taka... osłona? No. Opaska. Nie wiem jak to nazwać, na lusterko w aucie. Te u góry. Aha, myślałam, że takie ten, patrz, takie. No gdzie? Nie, to jest na lusterko w aucie u góry, ale w sumie to nie będzie pasować ani do tych z klimy, ani do kierownicy. To niczego, ani do pasów. Zobacz, do pasów nie ewentualnie nie założymy tego, będzie pasować mi do papci. Ej, wyłoś mi taki mały włosek. Kolejna rzecz, jaką wylosowałam. Nie chcę teraz. O, proszę, jest to. Dobra, to jest super. Diamenciki widzę. Diamenciki. Nie, nie będę tego otwierać, to mnie skrzywdziło. I to są takie... czemu to jest tylko jedno? O nie! To jest tylko jedno? A co to jest? To jest tak jak otwierasz drzwi. No. I masz progi, to się chyba nazywa. I one miały tak błyszczeć. Ale ja mam to na czegoś 4, a nie jedno. Mi jest raz, dwa, trzy, cztery. No nie, bo to i wchodzi na jedno. Dobra, raz, czyli dwa, trzy, cztery. Ja też nie potrafię robić zakupów. No nic, po prostu ja potrafię. Będzie się błyszczeć tylko od strony kierowcy, póki co. A ewentualnie nie, od mojej. A ewentualnie domówimy sobie później. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy breloczek do kluczyków z auta, bo mi się popsuł. I możesz pokazać widzom, jaki jest piękny. Ej, tu taka karteczka jest. Taka, taka z małą karteczką. No, fajnie, tak jest. Dobra, kolejna rzecz jaka jest, to jest to, albo nie wiem czy to jest fajne czy nie fajne, ponieważ dowiemy się tego dopiero jak będziemy robić Betty. To jest do czyszczenia auta, kokpitu w środku i wtedy podobno potem, jak się użyje tego, podobno auto ma być jak nowe, więc zobaczymy. Dobra, to otwieramy. To jest kolejna kokardka, widzowie.
No nie no, otworzyłaś. Otworzyłam? Tak, teraz trzeba tak. O. Że tu jest taki, taka kartka z takimi nożyczkami i z taką naklejką. Nie nożyczkami, to jest ozdoba po prostu. Do czego? No do auta, patrz. A, do tych takich kartek. Tak, tutaj trzeba... Po co to teraz odklejasz, ty geniuszu? Aha, na kokardkę to jest? Tak, na kokardkę to jest. O! Prosto. I to jest taka kokardka. O, nieźle przykleiłam. Dobra. To ma być tak. I to jest taka kokardka, która będzie też u mnie w samochodziku sobie jako ozdoba. Na... Stój tu. Na taką ozdobę. Kolejna rzecz. Wiem. Nie otwieraj tego. Tutaj a co nie otwierasz? No bo to już zostawmy tak, bo to jest i tak w takiej folii niebieskiej, którą dopiero przy przyklejaniu. To są ogólnie takie dwie odsłonki na lusterka w samochodzie, które podobno jak się je przyklei i będzie padał deszcz, to... To nie zamokną. Jakby właśnie one nie zamokną i wtedy będziecie mieli piękny podgląd w lusterkach. Tak więc to przetestujemy i oblejemy po prostu wodą, bo nie mam bladego pojęcia, czy to faktycznie działa. Tak kosztowało to jakieś grosze, więc... Myślę, że nie ma problemu. Grosze. No to są tym w ekranie. To będzie kolejna kokardka, co ja nie wiem. Ja tam coś trafi. Nie, o! Ej, to jest... Co, to jest taki mały mini bukiet? Tu jest tak samo jak w przypadku kokardki, wszystko do zaczepienia. To trzeba tu chować. I słuchajcie... Tak, to jest ogólnie taki mini bukiecik, który jest po prostu waszym zapachem w samochodzie. I słuchajcie, ja ostatnio takie bukieciki, dosłownie identyczne, widziałam na TikToku i mówię, kurde, ale ładny zapach do auta, tak ładnie będzie wyglądał, kupię sobie. Ale weszłam na ten zapach i on kosztował 50 czy 60 zł i miałam takie, dobra, no jeszcze mnie tak nie powaliło, żeby sobie kupować zapach w kształcie bukieciku za 60 zł. I odpuściłam sobie, nie kupiłam bukieciku, tymczasem weszłam na temu i zaczęłam szukać sobie czy do auta i taki bukiecik kupiłam za chyba 8 zł. Więc... No jest różnica, jest różnica. Nie no, jednego nie kupiłaś. O, mamy drugie te diamenciki, więc dobra, nie ma źle. Tutaj mamy taki... Dobra, nie będę go wyciągać, pokażę wam tak. Tu jest na guzik start-stop, bo na kierownicy mam, jeszcze mi się trzyma z poprzedniego holu z Shim, który był chyba 2 lata temu, ale ten, z tego start-stop odleciało. I stwierdziłam, że teraz będę miała właśnie takiego diabełka. Otwieramy. I to jest jakaś po prostu zwykła ściereczka. To jest ręczniczek, żeby móc sobie wycierać samochodzik na sucho. A to są dwie takie same rzeczy? No. Tak, to są dwie takie, nie kółka, tylko to jest bryloczek też. Ostatnia rzecz jest. Chyba do. Nie wiem, czy to przyczepię do kluczy z samochodu, chyba do samochodowych. Jest to bryloczek w kształcie felgi. I tu ma takiego, nie mam bladego pojęcia jak to się nazywa, ale to się tu kręci, to czerwone, sobie tak sobie lata. Więc najrozumiesz mój hol. O nie. Daj, oceniasz mój haul? Fajne mój haul? Fajne kupiłam rzeczy? Niedopasowany do siebie, ale... Nieprawda, że nie. I Boże, tylko ta gumka na lusterku nie pasuje kolorystycznie. No. No i oceniam tak 6,5. A wy dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobały rzeczy. Ej! Nie, a gdzie jeszcze jedna rzecz? Nie ma. Naszyjnik. Może wypadło? Nie. Był zamówiony jeszcze naszyjnik z literką A, ale nie dotarł do mnie. No cóż, naszyjnik nie dotarł, dobrze, dotarły jeszcze rzeczy, ale teraz w sumie jak ten naszyjnik nie dotarł, to muszę sobie sprawdzić mimo wszystko całe zamówienie, czy jest wszystko. Dajcie znać, jak wam się podobało i czy wy zamawiacie z temu. I oczywiście chciałam pozdrowić 5 losowych subskrybentów. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o sobie i wpadajcie na kanał do Leny. Nowy kanał. Pozdrawiamy. A,
i bardzo, bardzo, bardzo chciałabym jeszcze w dzisiejszym odcinku życzyć 100 lat Chichusi. Mam nadzieję, że twoje urodzinki są cudowne i spełnij marzenia. Ale na może ty? Ja już wysłucham. I chciałabym ci życzyć wszystkiego najlepszego, żebyś spełniała swoje marzenia i czego sobie więcej zapragniesz. Buziaczki i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Bye!